O, dobra. Ciekawe co z Jackiem. Nie wiem, ale jest niedziela, chillować, sąsiedzi nowi się wprowadzili. Siema. Dzień dobry. Ale auto. Mu się auto zepsuło, jestem mechanikiem. Kto to dzik? Nie wiem, to raz przyjechał na moje patrze. Pomóc ci z tym autem? Nie, na ludzie, stary, tam radę. Kiedyś to nowe, z salonu czy? Ta, nowe, sobie kupiłem nowe. A co się z nim stało? O kurde, coś, dzik atakuje. To jest, ej! Dzik, e. Ty dziadek, zabieraj swojego dzika na farmę. Dziadek go z farmy pewnie przybił. Wiedział, co się stało z autem? Problemu, bo to się nie odpala, no, nie wiem dlaczego. A poczekaj, zobaczymy. A ma pan paliwo? Gdzie tu jest wejście? Ta, mam, chyba ci się przytkało, nie wiem. Poczekaj, zamknij maskę. Ja bym lepiej nie dawał wsiadać tam dziadkowi. O! Co jest? Uciekaj. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Ej, kim to fury, stary? Nic się tam jest. A się wywaliłem. Dostał ktoś z was? Ja tutaj dostałem. Coś. Ja jest tam. Leciutko. Tam jest policja chyba. Idziemy tam? Policja jest. Chodźcie. Ja nie... Dobra, dawajcie sobie. Niech ten dziadek idzie pierwszy. No name. Jak coś to on dostanie kulę. Ej, nie strzelają się! Czekaj! Ej, trzeba po karetkę jakąś zadzwonić. Ja mam w domu klamkę, tylko... A! Oło! Nie, weź tego dzika. Ja zadzwoniłem, zadzwoniłem. Gdzie są? Zwijajcie! Nic panu nie jest! Dobra, ja uciekam. Była strzelanina, nie słyszał pan? Strzelanina była! Jaka strzelanina? Strzelali do nas! Ja już jej... mi znalazłem nóż. Uciekam na dół. Jest na dole. To jest! Alkoholik walony. Ale co to była za strzelanina? Właśnie nie wiem, co tam było w ogóle. Weź trochę tu mieszkać. Ja też, po tej strzelaninie. Gdybyś mógł mnie podwieźć w jedno miejsce? No, mogę ci powieźć, ale... A co, to przedawałem? No, chodź. Prawko zdałem. Teraz ja muszę zdać wreszcie. Pół roku temu, no. Dobra, idę do niego do auta. Siadaj. O, fajna Honda. No, zbiera na nią dość sporo. A, no, jeźdź na Winewood. No dobra. Kurde, szur się nie przyci. No, nie mnie spłakał jak przydał. O, aż gasło. Dużo pali? Nie tak dużo. Najważniejsze, nie? Kurde, fajne auto ma, ja na auta nie mam. Prawie jest tak samo. A gdzie jedziesz? A, do kolegi. Dawno go nie widziałem. Może mi daj twój numer. Dobra, to 339. No. 75. No. 16. Dobra, mam. Dobra. Działa? Dobra. Jak mam cię zapisać? Chris. Dobra. O, się zbliżamy. To tam, taki dom, zaraz będzie po prawo. Dobra. Kurde, dawno go nie widziałem. A ile czasu? O, chyba z 5 miesięcy. O, to nawet sporo. Kurde, ten dom taki ładny jaki był. No nie będę wierzył, może. Dobra, dobra. Dzięki, Chris. Dobra. Siema. Zobaczenia. Dobra, wejście tutaj. Ciekawe jak się zmienił. Ciekawe jak wygląda. Parknę. Dobra, wbijam przy ten domek. Jego ojciec. Halo, Chris. Jak będziesz się jeszcze pod wózkę, zadzwoń. Dobra, na ludzie. Ja ludzie, no. Siema. Chris, o kurde, dzień dobry. Pani z matką Johna? Nie. Dobry. Ja pierdzie! Twoją babcią, nie pamiętasz? O, nie pamiętam. Dobra, jestem babo, kim ty jesteś? Gdzie jest John? Twoim ojcem! Dobra, ja, elo, zadzwoni do Chrisa. Jest do pomocy! Halo, no co tam? Chris, proszę podejść pode mnie, podejść. Dobra, ja jestem jeszcze blisko, dobra, jadę, siema. Gdzie jest John? O, fura! Siadaj, stary! Szybko, Ej, co to jest, nic jest? Nie, jest dobrze. Dobra. Jakaś baba tu była. Pogryź pies mnie. A to może są rodzice tego twojego kolegi? Nie no, na pewno nie. A to przez co jest z twoim kolegą przeprowadził się? Właśnie nie wiem, co z nim jest. Gdzie jedziemy? Może na motel? Możesz mnie zawieźć do szpitala, pojadę odwieźć kolegę. No, kwalet? Tak. Tyle dzięki, stary. Będę musiał ci jakoś odwdzięczyć. Chcesz jakieś pieniądze za to, czy? Nie, ja nie narzekam. No więc tak, no leży dlatego, bo po prostu dostał kulkę, nie? Wow. Siedem naboi. Pakowali. Siedem? To dużo. A, bo mańcy chcieli mi ukraść na walkach podziemnych. O kurde. No co to, nie wiem. Auto mi się zepsuło. Nie, masz nagranie? Ci wyskoczyli, to ich wina. No właśnie wiem. Czaj, tutaj jest zwierzę. Ej, co wy robicie? Dzień dobry. Bo jest problem. Gra z kamulcem mi się pomylił, wie pan. Życie. Możemy się dogadać tak, że pan mi da $500 i nie będę miał już żalu. No, proszę pana, no mam tylko to, co przy sobie, mam tylko 400. 400? No też może być. Dobra, Chris, ja idę do kolegi, siema. No dobra, no siema. Zobaczenia. Trzymaj się. Ja pierdzielę, dawno nie widziałem Barska, ciekawe co z nim. Ciekawe gdzie jest żon. Dobry. Dobry. Jeszcze raz, co się stało?
Można zobaczyć kolegę? Chłopaki, chodźcie na... To można zobaczyć tego Bartka? Dobra, już sprawdzam to w systemie. Przez rady nie mów bałwanie. Dobra, już sprawdzam w systemie. No z tego co tu widzę, to się na własne żądanie wypisał. Są własne żądanie? No. A mogę wiedzieć, gdzie on jest, czy nie podajecie informacji? No, jakby... Wypisał się na własne żądanie, tyle wiemy, nie? A, kurde. No, tu tak jest w systemie na... No. Dzisiaj tam godzinę temu się wypisał. No. Godzinę temu? To, no. Dobra, do widzenia. Całą godzinę temu. To jest, co on gdzieś tu będzie? Kurde, gdzie on może być? Co jest? Nie wiem. Kurde, co mam zrobić? Gdzie jest John? Gdzie jest Bartek? Nie wiem teraz. Ja pierdzielę. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Gdzie jest Bartek? Gdzie jest John? Gdzie z nimi dzieje? Rano drive-by'a dostałem. SMS? 3 SMS-y. Kolega J został zabity, ale mogą być szanse, że żyje, więc go jeszcze raz dojedziemy razem z tobą. Pan B. Co? To jeszcze raz? Ej, nie, no co ja mam zrobić? Jak będą chcieli mnie zabić? John nie żyje? Dalej to pisze. Nie, no ja uciekam, ja się idę schować. Co jest? Jak mnie zaraz zabiją? Ten zaułek. Co ja mam zrobić? Nie wiem, ja się przeprowadzam do Sandy zaraz. O, Jezu. Dobra, jestem, ale co ja mam zrobić? Boję się o własne życie. Chcę do wanny się schować. Na pewno mnie nie znajdą. Kto puka do drzwi, tak? O ojciec! Szybko, chodź do domu! No synek! Weź, wystraszyłeś mnie! No synek! Zesraj się. Wiesz, co się działo? Strzelali dzisiaj do mnie, jeszcze SMS jakiś z pogróżkami dostaje. Pokaż, pokaż. Nie będę ci nic pokazywał. Nagle przychodzisz nawalony do domu i co teraz? Teraz nagle pokaż? Cześć. Zawsze tak... O. To jest mój dom. No i nie obchodzi mnie to szczerze, nie? Jeszcze jakie słowo? Do ojca? Do pokoju. Wiesz co, nie. Do pokoju! Zesraj się tu, albo alkoholiku. Kajel. Już nawalony jesteś. Weź mnie dostał. O nie. Jeszcze mnie wyznaczył. Ja uciekam, ale się boję zaraz w sumie. Jak oni mi zrobią drive'a? Co za SMS? Co, będą mnie straszyć? Zapraszam na cmentarz o 20. No jeszcze czego? Jak oni mnie będą chcieli zabić? Ratuję do Chrisa, czy mi podwiezie. Halo, co tam, Eta? Halo, sorry, że tak dzwonię cały czas i o tej godzinie, ale czy byś mógł mnie podwieźć o 20 na cmentarz? No mogę, luz. Dobra, to jestem pod motelem. No to zaraz pojadę. Dobra, dzięki. Dzięki. Proszę. Osiema, co jest? Kurde, sorry, że tylko od rana mnie zastraszają po prostu i teraz dostałem SMS-a, że o 20 ma być pod cmentarzem. Serio, kto cię zastrasza, wiesz? Nie wiem, nie znają numery. No wychodź do mnie na chat. Nie wiem, boję się znowu wychodzić. Rano strzelanie na... Chodź. A po co? No coś ci pokażę. Dobra. Kurde, trochę się boję, że mnie stanie jednak. Nie, no. I co to za krew? A gdzie? Tak? Nie, coś ci się pewnie wydaje. No pewnie mi się wydaje, kurde, dzisiaj wypiję kilka piw. Dobra, czekaj, tutaj poduszkę to nie. Dobra. Co poduszka? Kurde, stary, co to masz? Prawdziwe? No to jest prawdziwe, ale nie mów tego nikomu, to okej? Okay? Dobra, nie, powiem nikomu. Wezmę to na tą akcję. Czekaj, jeszcze miałem tutaj w tym szafie maski, wydam sobie jedną. Dobra. Mocka strap stara? No, ale co podoba. Czemu ci ptak tu łazi po domu? Uj? Co jest? Nie wiem, może balkonem wleciał. Dobra, balona, chodź. Kochasz, chodź wtedy. Żeby nikt nas nie zauważył. No. Dobra. Wyskoczmy tym balkonem i przebiegniemy na tył. Bo tam mam auto. To masz auto? A co z blachami? Czy wiesz, nie wiadomo, co się może stać, nie? Mam 24 naboi w tym pistolecie. Bo mam jeden... Ja mam nadzieję, że w ogóle się nie przyda, nie? Na cmentarz, tak? A, na cmentarz. No dobra. A co tam mieli? Właśnie nie wiem, tam było napisane, że... Przyjdź na cmentarz o 20. Kurde, trochę się boję. W tamtych ostatnich co mi grozili? Kolega J został zabity, ale mogą być szanse, że żyje, więc go jeszcze raz dojedziemy razem z tobą. Pan B. Ja nie wiem, co zrobiłem. Co to jest ten J? Chyba chodzi o Jacka. O kolegę, do którego pojechałem dzisiaj razem. No tylko ciekawie, gdzie nie czekał, nie? On. Gdzie to? Auto. Czekaj. A on do spodu. Z auto? No, jakiś taki. A pancerzony, co mogą wyciągnąć. A to może jacyś poważnie, jak oni mają takie auto już. Właśnie, tego się obawiam, szczerze, nie? Ja nikomu nic nie zrobiłem, jakby... Nie wiem. Napisz, gdzie oni są. Tam, gdzie mam iść. Gdzie mamy iść? Może z jego... Czekaj, napiszę.
Jeszcze gdzie jesteś? Mama. Krypta napisał. To chyba to, chyba to. To chyba, no. Dobra, jestem już po potęgu. Od razu. Czekam w krypcie. Co to jest? Odejdźcie. Co ty chcesz na mnie? Strzelasz dzisiaj do mnie rano i teraz jeszcze ten? To nie zastrzelali? Jeszcze do mnie rano strzelasz, teraz jeszcze nie... Jak strzelam? Ja do ciebie nie strzelałem. Słyszałem o całej sytuacji. Na pewno chcesz, żebym to zrobił? O. No spoko. Wyglądasz trochę jak debil. W tym stroju jest trochę grunge, jeszcze ta krypta walona. Ty. Boże. Kto to jest w ogóle? Hej. Ty. John. Jaki John? Dalej nie pamiętasz mojego imienia? A no, a ty miałeś Jackie John. A ja o co tu chodzi? Stawiłem się jako odłóż tą zabawkę, bo mam lepszą. Nie. To jest kolega. Dobra. A gdzie ty tą zabawkę w ogóle trzymałeś, powiedzmy? Ja, ty żyjesz? Jest takie wielkie... No żyję. Kula ominęła mózg. Kto to jest w ogóle? Ej, co jest? Nic nie jest? Dawaj. To dużo informacji. No właśnie, problem w tym, że nie wiem, ale jeden głos kojarzyłem. Ale Bartka ją w szpitalu, on po prostu się wypisał. Jak się wypisał? Się wypisał. Zaśpitała. Aha. A w ogóle co z swoim domem? Co z twoimi autami? Komornik. Z moim ojcem? Miał problemy z mafią i prawdopodobnie go zabili. A nie ma. Kurde, ci do mnie rano strzelali. To sobie jest do ten do... Sobie do nas. Do jego chaty ci dzisiaj podwoziłem? A. To już nie jego chata. Słuchaj, w Los Santos dzieją się dziwne rzeczy. To już nie jest ten Los Santos, które znaliśmy. Wiem, że o mnie w tej wiadomości chodziło, ale pan B to się nie domyślam zbytnio. Bo pan Dziakowskiego by mnie podejrzewał. Właśnie, on pewnie ledwo chodzi. No, w sumie to ta. I on, tak szczerze, taki pedogangster był, to myślisz, że on by strzelał? Ja nie wiem, o kim gadać. Taki kolejny taki ze szkoły, ten właśnie co w szpitalu, też mi to takiego. Potrzebujesz jakiejś broni do obrony? Ja? Nie, chyba, znaczy strzelać nie umiem. Siema, stary. Siema. Fajnie, że... Uważaj na siebie, bo na ciebie trochę osób poluje. Też uważaj. Siema. A już jest jasno, co jest? Ma taką tą kamizelkę. Pogad tego ojca ma, nie? Ale jego ojciec niby nie żyje. Tego nie wiadomo. No i właśnie przez to komornik zabrał mu dom. Kurde, w sumie my w tych komiarkach biegamy, tak może lepiej stąd iśmy. Dobra, to chodź zajmijmy je. Dobra. Wejdźmy do domu? No to podwiozę cię. To jutro jedziemy strzelać do tych puszek? Tak, jutro możemy pojechać. Dobra, jesteśmy już blisko. O, kurde, dużo wrażeń ci powiem. No. Lepiej, żeby nas nie przyłapali z tym pistoletem. O kurde, jedziemy pod wąż. A dobra, nie maj. Dzięki. No, los. Dobra, siema. No, siema. Do jutra.